Duch Święty pragnie ukształtować swoich wiernych przez Maryję i w niej. Jak powiedziałem na wstępie, jest dzisiaj jedyną drogą do Jezusa. Jest najpewniejszą. Trzeba się trzymać tego sznura, bo tsunami idzie. Ta fala już jest, ale jeszcze nie przyszło uderzenie. Chciałbym jeszcze zmówić, wiem, że modliliście się cały czas, ale jeszcze modlitwie o naszą, o Michała Archanioła, ponieważ sprawy, które poruszamy, no, wymagają naszego bezpieczeństwa również. Jesteśmy tutaj, nawet że Częstochowa, miejsce święte, ale w miejscach świętych działalność demoniczna jest największa, bo dzieją się tu największe rzeczy. Dlatego jeszcze pomodlę się i poproszę, tak jak wczoraj, Michała Archanioła o jego opiekę. O Wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twoimi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mojego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim początku, przykładem na początku tego nowego dnia, na początku dnia rekolekcji, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, któż jak Bóg. W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uciekajcie, złe duchy, z tego miejsca. Nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy, naszych planów, naszych rozważań, naszych modlitw, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Prosimy Cię też, Jezu, abyś każdego z nas w tej chwili ochraniał swoją przynajświętszą krwią. Nasz Bóg jest Waszym Panem, demony i duchy nieczyste, i rozkazuje Wam teraz w imię Jezusa Chrystusa, mecę krwi, odejdźcie stąd, oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Boże Najwyższy, nasz Panie, Twoją boską mocą uczy nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Święty Michał Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, to pomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, którzy atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Teraz chciałbym jeszcze odmówić modlitwę pańską, tak jak się to mówi w egzorcyzmach. Egzorcysta mówi całość, a ludzie, którzy mu towarzyszą, i wybaw nas ode złego. Amen. Więc dołączcie się tylko na tą końcówkę, dobrze? Z wielką mocą i wybaw nas ode złego. Amen. Ja mówię początek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pomodlimy się też do Ducha Świętego modlitwą Ojca Popiełuszki. Przyjdź, Duchu Święty, doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp. Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mnie, aby odkryć kłamstwo, szczególnie kiedy szatan przebiera się za anioła światłości. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje ludzi małych. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Nie jest to łatwe, co mam zamiar dzisiaj zrobić. Jest to walka duchowa, ponieważ chciałbym dzisiaj mówić do was, jak to mówi się w szkole, o Matce Bożej, ale nie od tej strony, co zawsze nas uczono i mnie na katechezach i słyszymy w kazaniach, ale wejść na te terytorium nieznane. Również mnie było nieznane. Matka Boża dzisiaj, jak wczoraj powiedziałem na wstępie, jest dzisiaj jedyną drogą do Jezusa. Jest najpewniejszą. Trzeba się trzymać tego sznura, bo
Tsunami idzie. Ta fala już jest, ale jeszcze nie przyszło uderzenie. I jedyną ostoją jest dla nas Maryja. Jedyną tratwą ratunkową jest dla nas Maryja. Żebyśmy nie utonęli, nie zwątpili, kiedy przyjdzie uderzenie. Żebyśmy byli na pewnej drodze. I teraz wiele już homilii mówiono o Maryi, wiele pobożnych, pięknych słów mówiono o Maryi, ale one wchodzą i wychodzą. A przeważnie nasza pobożność maryjna to jest tylko o proszenie, o zdrowie, o to, tamto. No, aby ta ikona Matki Bożej mogła tu do nas powiedzieć, ile tu pewno miliardów już próśb było mówione w tej kaplicy. A ciekaw jestem, ile ludzi przyszło bez żadnej prośby. Przyszło tylko powiedzieć: Matko Boża, weźmie. Totalnie. Prawdopodobnie bardzo mało, nie wiem, może się mylę. Ale ilu ludzi tu przyszło bez żadnych próśb do Matki Bożej? Ja nie mówię, że coś jest złego, bo ja sam przychodzę i proszę. Nie tylko za siebie, ale za was, za wielu ludzi, za te intencje. Wiecie, ile ludzi się dzisiaj modli na całym świecie za te rekolekcje? My sobie nie zdajemy sprawy. Wiem, cała sieć modlitw działa na całym świecie w tej chwili. Za te nasze tu rekolekcje, za każdego z was. A coście dojechali, ci co nie dojechali, a ci co by chcieli, ale już nie mogli. Czy co nas będą może słuchać przez internet? Nie wiem. Niech już Matka Boża tym działa jak chce. Ale jak bardzo jesteśmy wybrani, że tu jesteśmy nie tylko słuchać o Matce Bożej, bo słuchać jest łatwo, ale wziąć to do serca i zacząć tym żyć. Wiecie, dzisiaj jest taka moda. Ja patrząc z boku, nie będąc w Polsce, patrząc się z boku, mieszkając w kraju, który no, nazywa się chrześcijańskim, wiele już lat, pracując wśród tamtych ludzi, nie wśród Polaków, widzę to, co może nie widzi się z tej, co się, jest się w tym kraju, prawda? Tak zawsze przede wszystkim jest. Nie widzimy swojego podwórka, widzi się cudze podwórko. Ale znając, będąc Polakiem, znając mentalność polską, język, będąc tu wychowanym, a jednocześnie mieszkając daleko stąd, teraz całe pokolenia się przemieniły, ja widzę, co się dzieje. Dlatego niektórzy mówią, ty jesteś taki oszołom, a ty o tobie tam odbiło, a ty to wszystko widzisz negatywnie, ty to diabła głosisz. Ja mówię, ja głoszę diabła. Ostatnią rzecz, którą chciał być oskarżony, to ogłoszenie diabła, prawda? Demaskuję go, ale nie głoszę. To są dwie różne rzeczy. I teraz widzę w Polsce, co się dzieje. Nie jest mnie to oceniać, bo oczywiście nie weźcie tego negatywnie, ale po pierwsze widzę niesamowity głód. I teraz powiedzieć, czego? Boga? No przecież ileż tych kościołów tu mamy? Ile już księży jest w Polsce? Jaka hierarchia? Ileż takie struktury są? No, religie w szkołach. A jednocześnie, jak pytam się moich przyjaciół, którzy księży pracują w Polsce, mieszkają, tych, którzy widzą prawdę, widzą, że coś nie gra, coś nie jest tak. Skąd jest te pielgrzymki za ludźmi, którzy przyjeżdżają z zagranicy? Ten z Afryki, ten z Indii, ten z Anglii, ten skądś tam jeszcze. Dlaczego ci ludzie tak jeżdżą? Ja się sam zastanawiam, pytam się. Oczywiście coś chcą, jakiś cudowny uzdrowień. Ja gdzieś jadę, mówię, nigdy nie dawajcie w tytule uzdrowienia i jakieś, bo to ludzi przyciąga, to tysiące. Nie o to chodzi. Oczywiście można. Są ludzie, którzy jeżdżą od A, B, C, D i bez przerwy się coś odcinają od czegoś. A tak naprawdę problem jest tu, a nie tam gdzieś, gdzie indziej, w przodka. I ludzie szukają, jest ten głód za jakąś, tak dziś sobie rano myślałem, za czym? Za autentycznością. Nie za formalizmem oficjalnym, ale za autentycznością. Jeżeli przyjeżdża ktoś autentyczny z dalekiego kraju, ludzie tam jadą. Nie rozumieją go, z tłumaczami, ale w tych ludziach się coś dzieje. Pytanie tylko, jak długo to trwa? Mnie nieraz gdzieś tam chcieli zapraszać. Ja mówię, ja nie jeżdżę po rekolekcjach. Nie od tego też jestem. Gdzieś tam, to do tego, tu na jakąś halę, tu na jakieś to. Ja mówię, no ale co z tego? Czy nie macie kapłanów? No przecież ja się nie rozdzielę. Czym ja się różnię od innego? Księdza XZ. Czym ja się różnię? Niczym. Jak widzę jednego księdza, który na stadionie mówi prosto o Panu Jezusie,
a za nim jest 30, którzy klaszczą, z biskupami włącznie, pytam się, no weź mikrofon i mów to samo. No przecież ten nic nie mówi innego. Cudów nie robi na tym, tak samo mówi o Jezusie. Ma charyzmę, ale każdy z nas jest charyzmatykiem. Ja nie znoszę, jak ktoś mówi, a ksiądz jest charyzmatykiem. Jakim? Jestem, bo i ty też jesteś charyzmatykiem. Każdy miał chrzest, każdy miał bierzmowanie. Jeżeli trzymałeś dary Ducha Świętego, każdy z nas jest charyzmatykiem, każdy kapłan jest charyzmatykiem. Pytanie, czy idziemy w działanie Ducha Świętego, czy w demona intelektualizmu. Ja nie mam nic przeciwko ludziach intelektualnych, to jest piękne. Jeżeli jest pokora w tym, jeżeli to służy wykładom, służy pogłębieniu, ale jeżeli służy tylko literkom przed nazwiskiem, karierze, wspinaniu się po tej drabinie, dojścia do jakiejś władzy, do jakiejś pozycji, to jest demoniczne i ten demon dzisiaj panuje w Kościele. To trzeba powiedzieć o tym. Demon intelektualizmu, tych opróżnień umysłowych. Każdy buduje swoje małe jakieś imperia i każdy mówi, że on ma rację. Na Zachodzie jest drama tych teologów. Porobiło się coś strasznego. Każdy coś głosi, coś wymyśla. A tak jest to wszystko proste. Wiecie, Ojciec Święty Jan Paweł II miał oprócz Biblii, no bo Biblia, wiadomo, jest fundamentem wszystkiego, miał dwie książki na swoim biurku. Pierwsza to była Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, a druga była to traktat o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika de Montfort. Te dwie książki miał Jan Paweł II na swoim biurku, żadnych innych. Sam był teologiem, sam był filozofem, sam pisał, znał wszystko. Te dwie proste książki miał i tym żył. Tu nie ma nic nadzwyczajnego. Ja jak czytam ten traktat, to nie czytam to tylko przeczytałem. To jest do życia, to jest, można otworzyć w każdym miejscu. I nagle Duch Święty, Maryja daje ci, otwiera ci wszystko. Ja to dopiero też odkryłem niedawno. To nie, że ja już, nie wiem, siedzę tutaj, jak mówię, ojciec, który jest ojcem z de Montfort, już zna pewno na pamięć. Ja nie znam na pamięć. Ale jestem zafascynowany. Ja zawsze pytałem się, Maryjo, pokaż mi tą drogę. Nie można tego chodzić i modlić się, i uleczać, i odcinać, i bazować na czym? Na jakimś, no czymś pięknym, ale to staje się też płytkie. Trzeba iść na głębie. I ten traktat dzisiaj jest dla każdego z was. Dla każdego kapłana powinien być, dla każdego biskupa. Ten traktat oddania się Matki Bożej. I dzisiaj może dojdziemy do tej armii, którą ona chce stworzyć i stwarza już w tej chwili, na te czasy, jak wczoraj słyszeliście, jak czytałem z tej drugiej książki, która jest ojca Gobi. Ojciec Święty też tu należał. 60 tysięcy kapłanów, 500 biskupów, kardynałów należy do tego ruchu. Ojciec Gobi zmarł. Ta książka mówi na przykład, tak wam powiem, czym jest futbol. A ta mówi, jak grać futbol. Więc to jest, mówi, czym jest to wszystko. Po co? Na co? Czym są fałszywe nabożeństwa? A ta mówi już na Maria na te czasy. Co się dzieje i co należy dokładnie robić? Jaką obrać taktykę, aby przetrwać? I mało tego, żeby przetrwać, aby zacząć walczyć, żeby nie uciec, żeby się nie wycofać. Nie zdajemy sobie sprawy, ile ludzi się wycofuje, nawet jeżeli chodzą do kościoła z przyzwyczajenia, bo babcia, mama tak każe, bo na wsi wszyscy chodzili, bo takie są zwyczaje. Ilu kapłanów odprawiam przy świętą, bo trudno się wycofać, z czegoś trzeba żyć. No jakoś trzeba sobie życie ułożyć, no przyjęło się święcenia, trzeba już siedzieć w tym kościele, mrze się odprawi, swoje życie mieć. Takie są też, nie mówię wszyscy, ale są takie realia. A tam, gdzie jest niczyja ziemia, tam, gdzie jest ten grunt niczyi, tam, gdzie się daje diabłu miejsce, on tam wchodzi. I nie ma człowieka. Czy to będziesz babcia z Podlasu, czy to będzie kardynał w piustce czerwonej, nie ma człowieka, który zaczyna dawać swoje terytorium szatanowi, żeby mu nie uległ. My jesteśmy tylko ludźmi, to jest, a Lucyfer jest największy z archaniołów, który miał największą pozycję w niebie. Z kim my mamy walczyć? Jak mamy walczyć? Sami zmiażdży nas w jedną minutę, jeżeli zaczniemy sami walczyć. Ale w momencie, kiedy zaczniemy być z Matką Najświętszą, on zaczyna się bać.
Dlatego wiem, ilu z was miało problemy tu nawet dojechać. Wiem i zdaję sobie sprawę, ile was to kosztuje tutaj być. I że tu musicie wydać pełno pieniędzy, żeby w ogóle przyjechać, żeby być, żeby mieszkać, żeby oddać je. Jakie to jest piękne. Te pieniądze nie są dla mnie. Nie mam nic z tym wspólnego. Ja tu nad niczym nie zarabiam. Ja jestem tu z wami i jestem... Moje serce pała, że mogę się z wami dzielić, a wy się podzielicie z innymi. I to jest chyba największym tym darem. Przecież ponad 500 ludzi, to jest armia ludzi z całej Polski, sobie wyobrażacie? Tak jak grypa się rozszerza szybko po Polsce, tak samo i to dobro się może szybko rozszerzyć, prawda? Także to jest chyba najpiękniejsze, co Matka Boża może dzisiaj zrobić. Jak ja wczoraj mówiłem, sam się zastanawiałem, po co ja tu właściwie jestem. I tak wczoraj jeszcze siedziałem, przyszedłem już taki zmęczony, bo to człowiek się nie najlepiej czuje. I mówię, Panie Boże, zrób coś, bo mówię, gardło mi wysiada. I tak dzisiaj idę ze śniadania korytarzami, których się pogubiłem tam w klasztorze. I idzie jakiś człowiek i mówi, ksiądz Piotr, ja mówię, tak, słucham. A ja chciałem księdzu podziękować. Ja mówię, no a mnie to za co? No bo ja księdzu kiedyś słuchałem i dzisiaj jestem w postulacie u Paulinów. Ja mówię, Panie Boże, no dzięki Ci za taką szybką odpowiedź. No przynajmniej dla tego jednego warto to robić. I tak widzę ten człowiek, tak szczerze się patrzy, mówi, dzisiaj jestem w postulacie. A ja do niego mówię od razu, weź sobie taką książeczkę, żebyś wytrwał, bo jeszcze iść to jeszcze można, ale żebyś wytrwał, żebyś się nie dał. Nie jest życie łatwe nigdzie, ani w klasztorach, ani w seminarach, ani nigdzie, ani w rodzinach. Weź sobie tą książeczkę ze sobą. Także zachęcam, żeby dzisiaj chciałbym iść, to może po kolei, niektóre rzeczy wybrane tylko, ale mówię, to się nie da, żeby rozpalić wasze serca. I to, jak powiedziałem, co jest ważne, że to nie jest książeczka do przeczytania. I wszystko fajnie, jak się idziemy do kina, ostatnio byłem na tym filmie Cierń Boga, no, człowiek się wzruszy, wyjdzie i za chwileczkę zapomni, nie? Przeczyta się jakąś dobrą książkę, wyjdzie się i człowiek dalej wraca do życia. A to jest to, co trzeba trzymać i czym trzeba żyć na co dzień. A jakich cudów dokona Maryja w waszych oczach? Tak chyba ktoś kiedyś powiedział, że spanie w garażu nie... Robisz ciebie mechanika, chodzeń do kościoła nie czyni ciebie katolika, nie? Także tylko posiadanie tej książki to nie znaczy, że od razu będziesz już konsekrowany. Noszenie łańcuszka, tak jak ja noszę i innych różnych, to nie znaczy, że już jestem raz konsekrowany, już jestem cały happy, już nic mi nie grozi. Tu potem święty Ludwik mówi o tych, co się zapalili, oddali, konsekrowali, a w sumie właściwie w tym życiu się nic nie zmieniło. I to jest najgorsze. Dlatego jak będziesz spał w garażu, nie będziesz mechanikiem na drugi dzień, a tak samo chodzenie do kościoła, nie będziesz katolikiem na drugi dzień. Tak samo posiadanie tej książki, nie będziesz od razu maryjny, ale zacząć żyć tym książką, to jest niesamowite. I dla kapłanów znowu też, ale dla wszystkich nas. Ona chce mieć i świeckich również, dla kapłanów miłowanych synów do Matki Bożej, Ojciec Gór. To nawet kupiłem ostatnio w Polsce, polskie wydanie na internecie. Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. To jest najnowsze nawet wydanie. Polecam dać swoim proboszczom. Jak was wyrzucą, nie przejmujcie się. Wydawnictwo Vox Domini, tak jest wydawnictwo tej książki. Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. Ojciec Gobi, to są wszystkie jego Matki Bożej przesłanie na dzisiejszy dzień. Może jak każdy z was kupi swojemu księdzu, jak proboszcz odmówi, dajcie wikaremu. Wikary odmówi, to weźcie, szczepcie prog z swoich nóg i idźcie do innej parafii, dajcie w prezencie księdzu. Ja znam kapłana, który to kupił i jest tak zafascynowany, że w pół dnia przeczytał połowę. I tak nigdy nie wiadomo, gdzie Matka Boża może zacząć działać. Słuchajcie, chciałbym zacząć, bo mamy naprawdę parę tylko spotkań i chciałbym zacząć chociaż przejść. Ja wiem, że to jest pobieżne, ale żeby otworzyć wam oczy na to, czym Maryja jest,
kim Maryja jest, co ona właściwie dziś ode mnie chce, od tego Kościoła XXI wieku, od tego kryzysu i tej ciemności wiary, odrzucenia Boga, jak mówił ten kardynał, tej zgnilizny, która się dzisiaj jest w naszych parafiach, w sercach wielu ludzi, tych spowiedzi świątecznych, które czasami są świętokradzkie. Tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem, stanie, tego nie zrobiłem. To są świętokradzkie spowiedzi, które potem ludzie idą byle do ostatniej chwili. Mi ostatnio ksiądz powiedział, no wszyscy czekają na ostatnią chwilę, żeby Pana Jezuska przyjąć w niedzielę zmartwychwstania, a już w poniedziałku już wszyscy grzeszą. Mówię, to jest, no, z kim my igramy, prawda? O co tam w tym wszystkim chodzi? A i tak żeśmy przyzwyczaili ludzi. No dobrze, że jeszcze chodzą w tym kraju. Na zachodzie już nikt do spowiedzi nie chodzi. Po co ci spowiedź? To jest tylko dla Polaków. Polacy grzeszą, a my nie musimy. My wierzymy w teologię powszechnego zbawienia. Tak już ich nauczono. Więc moi drodzy, trzeba dzisiaj otworzyć nasze oczy. I teraz tak, o konieczności pobożności maryjnej. Ja będę leciał dość prędko, no bo tego jest dużo. A chciałbym jak najwięcej. Czasami się zatrzymam nad jakimś ważniejszym momentem. Jak przez Najświętszą Maryję Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, tak również przez nią powinien królować w świecie. To jest piękna klamra. Przyszedł i przez nią przyjdzie. Pamiętacie, co powiedział kardynał Klont? Zwycięstwa przyjdzie przez Maryję. I to są słowa, nie tylko on to powiedział. To dzisiaj wszyscy mówią, że jak przyjdzie, to przez Maryję. Maryja, która jest ukryta i która jest sekretna, jak on tutaj pisze. Alma Mater. Znalazł upodobanie w jej pokorze i ukryciu. Dlaczego? Pamiętajmy, że na Zachodzie, że już właściwie nawet katolicy, Maryja to jest tylko surogatką, która jest tylko ta, co dostarczyła Jezusa. To jest tylko zwykła kobieta, która wielu dziś katolików mówi, miała wiele innych dzieci. Normalny seks z Józefem, no wszystko. Słuchajcie, jakie bluźnierstwa. Ale to jest normalna rzecz. Owszem, czczą Maryję, ale niepokalana to już przez nie przejdzie, tak jak szatanowi. Niepokalana nie przejdzie przez gardło, więc tutaj nie chcę porównywać. Ale zobaczcie, jak szatan działa. Znalazł upodobanie w jej pokorze i ukryciu podczas swego życia, aby utwierdzić ją w pokorze, mówi do niej niewiasto. To, co nieraz pamiętacie w Ewangelii, mówi, kto mówi niewiasto? Mamo, powiedz. Niewiasto to nie twoja jeszcze sprawa, prawda? W Kanie Galilejskiej. Ja zawsze byłem oburzony. Ale tu właśnie to on tutaj tłumaczy, dlaczego niewiasto, a nie powiedział mamo do niej. Maryja jest źródłem zapieczętowanym i wiernym. O tym do tego jeszcze później wrócę. Każdego dnia wszystko oznamia podziw wobec Maryi. 9 chórów anielskich. Nawet same szatany zobowiązani są nazywać ją błogosławioną. I to, co wam wczoraj wspomniałem. Moje doświadczenie z egzorcyzmów. To nawet jeżeli szatan drwił sobie ze wszystkiego innego, z każdej innej modlitwy. Jak tylko wspomniało się niepokalaną dziewicę do stawu furii. Ja nie potrzebuję żadnych dowodów i traktatów. Ja to widziałem na własne oczy. Szatan dostaje furii. Cała ziemia pełna jest jej chwały. No, widzimy w Polsce, to jest przepiękne. Gdzie się jedzie, to są figurki, są obrazy, są ołtarze w naszych kościołach. To jest przepiękne. Tyle jest stowarzyszeń i bractw, tak? To bractwo królowej Polski, prawda? Chyba nie ma chyba tak zatwardziałego grzesznika, który by nie miał jakiejś czci do Matki Bożej. Ja zawsze jeszcze ludziom mówię, kiedy już nie wiesz, jak wyjść z tego grzechu. Połóż koło siebie obraz Matki Bożej. Połóż różaniec na pościeli. Niech cię tam rzuca. I wiecie, że ludźmi rzuca? Ja nie dam rady położyć. No bo jak ja będę to robił z różańcem na pościeli? No słuchajcie, taka jest prawda. Ja mówię, połóż. Nie dam rady. Nie dam rady położyć różańca. Wiecie, jaka jest moc? Jak ten szatan w nim walczy? I mówi święty Ludwik o Maryi nigdy, nigdy dosyć. Najświętsza Maryja była nieznana aż do teraz i że to jest jeden z powodów, dlaczego Jezus Chrystus nie jest znany tak, jak być powinien. Mówimy o Jezusie, widzimy ile nawet tych różnych ewangelików, tych różnych TV, jak różnych ewangelików w Ameryce, wszystko, tylko Jezus uzdrawia, Jezus, wstań, chodź, aleluja, wszystko i tak dalej. Tam nie ma słowa o Matce Bożej. Ale do tego jeszcze potem
wrócimy. Ta, która po raz pierwszy dała Chrystusa światu, objawi go światu powtórnie. Tak pisze 350 lat temu święty Ludwik. Ta książeczka, wczoraj chciałem znaleźć ten cytat i mówię, chyba diabeł mnie zamroczył, mówię, nie mogłem znaleźć. On powiedział, ta książeczka, diabły się na nią rzucą swoimi zębami, pazurami, on mówił, i będzie w ukryciu. 100 lat po jego śmierci ta książka leżała na strychu. Dopiero przez tak zwany przypadek, a przypadek to jest Duch Święty, jeden chyba z zakonników odkrył tą książeczkę i nagle ona wyszła. 100 lat leżała w pudle, na strychu, kiedy świętego Ludwika, wam mówię, otruto. Także ta książeczka, jeżeli zaczniecie robić konsekrację do Matki Bożej, szatan cię na was rzuci. I was ostrzegam. Wszystko się będzie walić. Zobaczycie, przyjaciół będziecie tracić, w rodzinie się będziecie kłócić. Nagle zobaczycie, że rzeczywiście przyjaciele to są przyjaciele, czy byli. Nagle się na ciebie może proboszcz rzucić, może się wszyscy się mogą rzucić. Co ci tam odbiło? Słuchasz jakichś tam idiotów, mówi, co wam wmawiają ten. Tu na kolana składkę dać, nie? Słuchajcie, nie o to chodzi, nie chcę tylko mówić, ale tak się na mnie rzucili. Tak się na mnie rzucają. I na wielu, którzy są naprawdę konsekrowani Maryi. Ja nie mówię, że ja jestem autentyczny, bo walczę tak samo i mam swoje słabości. Dlatego ten też wielki Bóg, który jest zawsze uzależniony i samowystarczalny, sam przy się nigdy nie potrzebował i obecnie zupełnie nie potrzebuje Najświętszej Maryi Panny do realizacji swoich celów. Może wszystko sprawić swoją wolą. Może rozpocząć zrealizować swoje największe dzieła przez Najświętszą Marię Pannę. Taka jest Jego wola. Przecież Jezus mógł spaść z kosmosu, mógł w inny sposób się narodzić, mógł być znaleziony na pustyni jako dziecko. Jakikolwiek sposób mógł Mesjasz przyjść. A jednak Bóg wybrał dziewicę Maryję. Tą dziewczynkę, ile mówiła, miała być? 15, mówią, 14, 16 lat. Tą dziewczynkę wybrał, aby przez nią przyszedł Mesjasz. Bóg wysłał ją przez Maryję. I to jest ważne. Bóg dał swojego Syna Maryi, aby świat otrzymał go od niej. Bóg, Duch Święty, uformował w Maryi Jezusa Chrystusa, ale dopiero za jej zgodą. I tu jest klucz. Tak jak powiedziałem na początku rekolekcji, kluczem do, przepraszam, takiego słowa sukcesu waszego jest słowo wybrać. Musisz powiedzieć albo tak, albo nie. Możesz tu słuchać najpiękniejszej rekolekcji. Niech przyjadą tu najlepsze głowy świata. Niech będą najbardziej intelektualni duchowi. Jeżeli ty nie zrobisz wyboru, to po co ci to wszystko? Ludzie nieraz przyjeżdżali do mnie, błagali, że księdza, błagam o pomoc dla mojego syna, dla mojej córki, błagam, nigdzie nie mogę znaleźć. Ja mówię, ale czy on chce? No nie wiem, jeszcze z nim nie rozmawiałam. To szkoda czasu, co ja jestem czarownik, żeby nałożę ręce i nagle kogoś się uzdrowi. To nawet jeżeli jakieś uzdrowienia są, to tymczasowe. Pozorne w wiele wypadków. Ludzie padają na podłogi, cudownie się dzieje, a potem po dwóch dniach jeszcze gorzej. Szatan mimikuje wszystko, naśladuje. Wielkie uśnięcia, a potem się okazuje, że to tak kiedyś widziałem. Że ci, co posługiwali, nakładali ręce również z księdzem, to wszystko była działalność szatana. No niestety. Ksiądz był tylko tam im potrzebny po to, żeby uwiarygodnić. No jest ksiądz, to jest chyba dobrze, nie? A to wszystko było szatańskie. Diabeł tam robił straszne, wielkie uzdrawiania były i wielkie nabożeństwa, ale Ducha Świętego było tam mało. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Maryja da ci tą gwarancję, że ona cię ochroni. Do tego jeszcze dojdziemy. I tak to mówię, to musi być zgoda twoja. Jeżeli ktoś tutaj jest, siedzi i powie nie, no to szkoda czasu i waszych pieniędzy było tu przyjeżdżać, bo po co? Dlatego ona powiedziała tak. I to tak było otwarciem tej głównej bramy. Twoje tak będzie otwarciem twojego serca. Bóg, który stał się człowiekiem, znalazł wolność, widząc się uwięzionym w jej łonie. Rozsławił swoją suwerenność, królewską godność w poddaniu się tej umiłowanej dziewicy. To są rzeczy zupełnie dla nas niepojęte. Za jej zgodą, za zgodą człowieka, przecież Maryja jest człowiekiem. Bóg przyszedł na świat za zgodą człowieka. Przecież co sobie wyobrażacie, co tam się
jaką my mamy suwerenność i wolność wybrać Boga. Gdyby Maryja powiedziała nie, no nie wiem, co by dzisiaj było. Nas by pewno tu też nie było. A że powiedziała tak, to jesteśmy. Jezus Chrystus oddał większą chwałę Bogu swojemu Ojcu, będąc poddany swojej Matce przez 30 lat, niż gdyby miał nawrócić cały świat, dokonując największych cudów. Wiecie, co ja o tym myślałem? 30 lat Pan Jezus, powiedzmy, nic nie robił, nie? A tylko 3 lata robił. Więc dlaczego tak sobie kiedyś myślałem, przecież przy 30 latach, tutaj pisze święty Ludwik, mógł tyle cudów zdziałać. Mógł zejść całą Palestynę i dookoła. A jednak był ze swoją Matką. Czy to nam jakieś światełko nie zaczyna mrugać? Tylko 3 lata działał. A 30 lat był ze swoją Matką. Czy to była tylko Matka, którego miała wydać na świat i iść sobie inną stronę? Ludzie. Mnie się dopiero, jak ja to przeczytałem, dopiero mi, nigdy nie słyszałem o tym. Jak mi się oczy otworzyły? On był z nią. Nie wiemy, co tam się działo. Wiemy z różnych Katarzyny Emmerich, wiemy z Miasto Boga, z tych wszystkich pobożnych ksiąg. Wiemy, jak to się działo. To są objawienia prywatne, uznane przez Kościół. Ale tak naprawdę Biblia o tym nic nie mówi. Ale faktem jest, że On był. O, jak bardzo możemy uwielbiać Boga, gdy dla przypodobania się Jemu oddajemy się Maryi. Oddajemy się Maryi nie tylko, bo chcemy być uzdrowieni, bo chcemy mieć dobre małżeństwo, bo chcemy być wspaniałymi księżmi, bo chcemy być mieć sukces w życiu. Oddajemy się Bogu, aby wielbić Boga. Inaczej to nie ma sensu. Jeżeli ja się oddam Maryi, to nie znaczy, że nigdy raka nie dostanę. To nie znaczy, że jutro mogę nie wpaść pod samochód. To nie znaczy, że mnie tragedia nie dosięgnie. Właśnie bądźmy przygotowani na to. Ale oddać się Maryi, to znaczy oddać się tylko Bogu. Postanowił rozpocząć swoje cuda przez Maryję Jezus. Przez słowo Maryi uświęcił świętego Jana Chrzciciela w łonie jego matki, świętej Elżbiety. Pamiętacie to wydarzenie? Właśnie, kiedy Maryja przemówiła, Jan został uświęcony. To był pierwszy i największy cud łaski. Mówimy o Kanie Galilejskiej, który był cudem nie łaski, ale cudem natury. Bo zawsze mówimy, o, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Ale pierwszym cudem łaski, jak przyszła Maryja do Elżbiety i poruszyło się dzieciątko w jej łonie. To był pierwszy cud łaski. Stał się Bóg, Duch Święty, który w Bogu jest niepłodny, stał się płodny przez Maryję. Dlatego im bardziej odnajdujemy Maryję, swoją umiłowaną, odnajduje Maryję Duch Święty, swoją umiłowaną i nierozłączną małżonkę w jakiejś duszy, tym silniej i skuteczniej współdziała w kształtowaniu Jezusa Chrystusa. To jest wielka tajemnica. Duch Święty i Maryja jest jedno. Jest absolutnie jedno. Bóg Ojciec zabrał wszystkie wody i nazwał mnie Maryja. To znaczy co? Morza. Jest Maryja, to jest wielki skarbiec. Wielki skarbiec. Jej łono jest wielkim skarbcem łask. Bo tam Duch Święty jest. Ona jest jego mistycznym kanałem, jego akweduktem, przez który delikatnie, oficie spływa jego miłosierdzie. Czyli jest to niesamowite są słowa świętego Ludwika. Wszystko daje, wszystko co posiada, że rozdziela wszystkie jego dary i łaski, które sama chce, tak jak ona chce i kiedy jej się spodoba. Tak w istocie jest wolą Boga, który postanowił, że powinniśmy mieć wszystko przez Maryję. Ja się spytam prywatnie. Ci, którzy posługują i nigdy o Matce Bożej nie mówią, jakimi darami oni posługują? Jest taki ruch, który nie chcę nazywać, który uzdrawiający, nie wiem jak to, nurt uzdrawiający. Wszyscy się modlą i tak dalej, nakładają ręce, uzdrawiają, grzebią gdzieś tam w umysłach, w świadomościach. I kiedy zapytany był ksiądz, który to prowadzi, kiedy jest spowiedź święta, to wpadł w furię. A mówię, a czy możemy mówić wszyscy różaniec? To powiedział, dajcie mi święty spokój. To nie jest w Polsce. Katolicki ksiądz.
Każdemu by chyba zaświeciło się czerwone światełko, że coś nie jest tak. Są tam jasnowidzący, są posługujący, jest kapłan. Ale tylko te dwie rzeczy, spowiedź i Matka Boża, od razu zaczęło być nieprzyjemnie. Więc od razu trzeba spakować walizki i wyjść stamtąd. Nie daj Bóg tam w to wchodzić. A wielki ruch, a wielkie tam się rzeczy dzieją. Słuchajcie, bądźcie bardzo ostrożni. Gdy nie ma Matki Bożej, tam nie ma Ducha Świętego. To mnie przekonał święty Ludwik de Montfort. I tutaj opisuje potem wszystkich tych, którzy są przeciwko. Dzisiejszych, on pisze, intelektualistów. Jednak zwracam się głównie do biednych i prostych, mówi, którzy mają dobrą wolę i więcej wiary niż ogół uczonych intelektualistów nawet w Kościele. Nic się nie zmieniło od 300 lat. Spotkacie intelektualistów, po co mi Maryja? Ja mam książki, ja mam to i tak dalej. Po co mi jest Maryja? Święty Ludwik mówi, to wszystko jest dla małych, biednych i prostych. Dla mnie i dla ciebie. Dla prostaczków. Przecież, prawda, znamy to. Od tych dzieci Bożych. Wielu ludzi odrzuca to, bo to im się nie mieści w głowie. Jaka Maryja? Po co mi Maryja? Nie, niepotrzebna mi jest Maryja. Ja mam Jezuska, wszystko jest dobrze. Dlatego odrzucają to. On tutaj wypisuje właśnie, jak to w tych wiekach było, że ludzie niech również odrzucali Maryję, szczególnie tych wszystkich wielkich i uczonych. A tutaj święty Bonaventura pisze, że nigdy ona nie jest, Bóg nie jest głuchy na modlitwę Najświętszej Maryi. Piękne słowa. Bóg nigdy nie jest głuchy. Dzisiaj tak rozmawiałem z jednym z kapłanów przy śniadaniu właśnie, jak to, że jak wczoraj wam opowiadałem o tym chłopcu, kiedy go powiedziałem, ja już wszystko zrobiłem, Matko Boża, weź to w swoje ręce, ja już ci to daję. I został uzdrowiony natychmiast. Druga sprawa, ludzie modlą się całym życiem i wydaje się, że się nic nie dzieje. To jest to tajemnica. Ale powiedziałem wam jeszcze jedno wczoraj, że zanim to uzdrowienie nastąpiło, to w przeddzień, kiedy ja w ogóle pojechałem do tej rodziny i powiedziałem im, że jest taki pomysł, że jadę do Medjugorje się modlić, w przeddzień potem jego matka powiedziała, że ona, kiedy dostał ataku w nocy, kiedy już ryczała na kolanach o 3 rano, kiedy nim rzucało, ona tylko krzyknęła takie słowa, krzyk matki. Jezu, czy jest ktoś na tym świecie, kto może mi pomóc? Jakim cudem ja się znalazłem na drugi dzień w ich domu, to ja do dziś nie wiem. Ale ona 7 lat wyła do Boga. I ten może ostatni krzyk jej, tej nocy w przeddzień, to był ten krzyk rozpaczy. No i jak ci wam mówię, miejmy nadzieję, będzie w przyszłym miesiącu, za 2 miesiące święconej. Bóg zawsze wysłuchuje, wcześniej czy później, ale wysłuchuje przez naszą kochaną matkę. O modlitwie pokornej dziewicy, godnej Matki Bożej, która jest najpotężniejsza przed majestatem Boga niż modlitwy i wstawiennictwo wszystkich aniołów i świętych. Musimy pamiętać. Żaden święty i anioł nie równa się Matce Bożej. Ja wiem, dzisiaj jest tak popularny ojciec Pio, święty Charbel. I bardzo dobrze, módlmy się, bo oni kochali Matkę Bożą. To byli jej niewolnicy. To była ta książka ojca Pio też. On to zna. Ale to byli ludzie. To byli właśnie ci szaleńcy, którzy byli też wyrzucani, suspendowani, karani. Wiemy te historie prawdziwe, prawda? Tych szaleńców. Dzisiaj wielkich świętych. Ale nie można przyjść i modlić się, bo święty Charbel jest mocniejszy, czy ojciec Pio, czy święta Tereska, ktokolwiek. To byli tylko zwykli ludzie. Dzisiaj są święci. Na pewno z wielu świętych dzisiaj siedzi wśród was, kiedy za 100 lat będziecie, ktoś będzie błogosławiony, święty, nie wiemy tego. Ale nie można jej na równi stawiać. Ona jest najpotężniejsza, tak pisze święty Ludwik de Montfort. Nie nudzę was? Nie. Jeszcze można? Podobnie jak w porządku naturalnym i cielesnym, jak ojciec i matka, tak w porządku nadprzyrodzonym, duchowym jest ojciec, który jest Bóg i matka, która jest Maryja. Wszystkie, i teraz uwaga, prawdziwe dzieci Boże i wybrani mają Boga za ojca i Maryję za matkę. Kto nie ma Maryi za matkę, nie ma Boga za ojca.
Ej, to nie są moje słowa. Kto nie ma Maryi za matkę, nie ma Boga za ojca. Widzicie, jak myśmy daleko odeszli? Dzisiaj co się głosi? Co się tam przejmujecie? Kochaj Pana Jezusa. Wszystko jest okej. Okay. Ja nie mówię, że nie. Ale kto nie ma Maryi za matkę, mówi święty Ludwik, nie ma Boga za ojca. Bardzo, bardzo mocne słowa. Duch Święty pragnie ukształtować swoich wiernych przez Maryję i w niej. Dzisiaj dlaczego mamy kryzys? Bo nie ma Ducha Świętego. Jest Duch Święty, nie jesteśmy otworzeni na Ducha Świętego. Kiedy przychodziłem w swojej rodzinnej parafii i tam koło kościoła i tam czekała młodzież na nauki przed bierzmowaniem. I sobie stanąłem między nimi. To nie mnie tu powtarzać słowa, jakie tam leciały. Chodźmy już, nie? Komu dziś dajemy bierzmowania? Masóweczka. Masóweczka, nie? No cieszę się, że dzisiaj młodzież przyjeżdża i przyjeżdżają. Część przyjeżdża się modlić, część przyjeżdża na imprezę szkolną. Mają wypad do Częstochowy. A to już ich sprawa. Ale mówię, jak to jest, nie? Dzisiaj Duch Święty działa. No ale my jesteśmy zamknięci. Jest taki żel beton koło nas, że nie do przybicia, prawda? A ktoś się otworzy na Ducha Świętego, no to już jest wariat. To już jest katol. To już jest jakieś tam odbicia ma już w drugą stronę. To trzeba go zamknąć, trzeba go suspendować, trzeba go wyeliminować, trzeba go wyrzucić. No, historia się powtarza, nie bójmy się. I teraz, kiedy żyłaś na świecie, praktykując najwznośniejsze cnoty, znalazłam w Tobie tak wszelkie upodobanie, że wciąż pragnę Cię odnaleźć tutaj na ziemi. Tak przepięknie mówi Duch Święty. Rozkwitaj na nowo w moich wybranych, tak abym mógł z radością dostrzegać w nich korzenie Twojej niezłomnej wiary, głębokiej pokory, Twojego całkowitego umartwienia, modlitwy, żarliwej miłości, trwałej nadziei i wszystkich cnót. Tak Duch Święty mówi, że tam, gdzie będzie Maryja, tam ja przyjdę. Bo On chce widzieć w każdym z nas Maryję. Każdym z nas chce widzieć Maryję. Na Maryi zastrzeżone jest ukształtowanie i wychowanie wszystkich świętych, którzy pojawią się przy końcu świata. Słuchajcie, którzy pojawią się przy końcu świata. To, co nas czeka w tej chwili. To nie mówię, że koniec świata, że świat przestanie istnieć. Tych czasów, tej epoki pewnej. Każdy z nas, ja jeżdżę po świecie dużo i w różnych językach rozmawiam z niesamowitymi ludźmi duchowymi. To ja przy nich to jestem taki mały krzaczek. I oni mówią, coś się dzieje. To wszystko jest tak napęczniałe. To wszystko już widać, że coś się musi wydarzyć. Albo coś przyjdzie, albo coś... Bo nie da się już tak żyć. I dlatego tutaj Maryja nas chce kształtować. Ja myślę, że po to też jestem, żebym z wami się podzielił. Żebym wam to powiedział. Pojawią się przy końcu świata, świętych. Nie mówcie, o ja się nie nadaję, ja też grzeszę. Ty grzeszysz, ja mam swoją przeszłość, ty masz swoją przeszłość. To nie o to chodzi. To dzisiaj chodzi o to, żeby dzisiaj to wybrać i powiedzieć tak. A resztę niech idzie w zapomnienie. Tam to wszystko wyrzucić w konfesjonale i zacząć nowe życie. Pojawią się przy końcu świata, bo tylko owa jedyna i cudowna dziewica może stworzyć w jedności z Duchem Świętym tak osobliwe i cudowne dzieła. To jest jej misja, stworzy dzisiaj armię ludzi. Ludzi, którzy będą mali i prości, pokorni. Nie mów, że twoja wiara jest słaba. Nie mów, że się nie nadajesz. Szatan ci to wmawia. Przestań się tego odcinać, wycinać i tak jeździć za wszystkim. Trzeba wreszcie stanąć na gruncie, a to jest fundament, o którym wam mówię. I tu wam daję tą książkę. Nie przychodzę tylko mówić, Jezus cię kocha, Maryja cię kocha, kochajmy Maryję i tak dalej, i tak dalej. No można mówić tak, ale daję wam konkretne rozwiązanie. Daję wam konkretną drogę. Nie ja. Mam nadzieję, że ktoś przeze mnie. I dlatego... tutaj jestem, bo dzisiaj ona chce kształtować swoich świętych.
Jaka jest konieczność nabożeństwa Najświętszej Dziewicy? Po pierwsze, że Maryja otrzymała od Boga daleko idącą władzę nad duszami wybranych. Ona ma władzę nad nami. Chcesz czy nie chcesz? Ma nad nami władzę. W przeciwnym razie nie mogłaby uczynić w nich swojego mieszkania, tak jak polecił jej Bóg Ojciec. Nic z tych rzeczy, powtarzam, nie mogłoby uczynić, jeżeli by nie otrzymała od Wszechmocnego prawa władzy nad duszami i nad ludźmi. Dotyczy to przede wszystkim dusz ludzi. Jeżeli się otworzysz na Maryję, dajesz jej władzę. Na tym polega niewolnictwo. I na tym polega ci ludzie, którzy się ofiarowali Jezusowi, ale Matce Bożej, ale potem żyją dalej. To będziemy mówić fałszywych, jak dam rady. O, wszystko się ofiarowali, różańce się mówi, no wszystko się mówi, a życie jest życiem. To wszystko jest lipa. Tutaj trzeba radykalizmu. Królestwo Maryi znajduje się przede wszystkim gdzie? We wnętrzu człowieka, to jest w jego duszy. To jest jej królestwo. A tam, gdzie jest jej królestwo, tam jest i królestwo naszego króla i jej syna. W związku z tym nie powinniśmy umieszczać pobożności w Najświętszej Maryi Panny na tym samym poziomie, co nabożeństwa ku czci innych świętych. Święci nie mają władzy nad nami. Nie wolno traktować, to powiedziałem, tak jak mówi święty Ludwicz. Chociażbyśmy mieli swoich patronów, ulubionych świętych, to jest wszystko pięknie. Ale oni też szli tą drogą, oni też walczyli, oni też upadali, oni też mieli swoje słabości. Ale to byli ci ludzie, którzy na swoich czasach, swoich epokach też byli wariatami. I dzisiaj też Matka Boża takich wariatów potrzebuje. Kapłanów, biskupów, was, każdego z was. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Maryja jest ponad wszystkimi. Brak szacunki, miłości do Maryi Dziewicy jest nieomylnym znakiem przeznaczenia na potępienie. Matko Boża, słyszeliście te słowa? Brak szacunku i miłości do Maryi jest nieomylnym znakiem przeznaczenia na potępienie. I przeciwne, pełne i prawdziwe oddanie się jest pewnym znakiem przeznaczenia do chwały. Jak ja bym to powiedział w Anglii na kazaniu, to by mnie wynieśli na taczkach. Czy wyobrażacie to? Ja bym to powiedział oficjalnie. Nawet podejrzewam, że i w Polsce, jakbym to powiedział oficjalnie, to by od razu dostał suspendzę wypowiadania się. Brak Maryi jest nieomylnym znakiem. Czyli jeżeli ktoś zaczyna bluzgać na Maryję, no to znaczy, że według świętego Ludwika de Montfort, prawda? Boże, bycie pobożnym względem Ciebie jest pewną zbroją zbawienia. No co ja Wam mogę więc ofiarować? Pewną zbroję zbawienia. O to przecież w tym wszystkim chodzi. Ja sobie zdaję sprawę, jakie są, przyjeżdżacie z różnych parafii, z różnych miejsc. Są wspólnoty wspaniale rozwinięte. Wspaniałe, ale są i wspólnoty, gdzie nic się nie dzieje. Gdzie wszystko jest, jak to mówił mój przyjaciel z Bostonu, business as usual. Biznes jak zwykle. Od niedzieli do niedzieli mszyczka za mszyczką, pod Twą bronę, zdrowaś Maryjo, wisi na krzyżu, wychodzimy, wchodzimy, jajka, święcenia, od święta do święta. Nic się nie dzieje. Znam takie parafii, wiem. Sam w takim parafii byłem. I nie można było nic zrobić, jak ksiądz nic tam nie kombinuje, nie? Dlatego jest to pewną zbroją zbawienia. Ja Wam daję. Jeżeli nie macie tego pokarmu, w swoich wspólnotach daję Wam ten pokarm. Daję Wam to, co Was nie będzie tylko przez 3 dni. Och, jakie to piękne. Ale wyjedziecie stąd zupełnie inni. Zupełnie odmienieni. Daję to każdemu z Was. Daję to każdemu kapłanowi. Wszystkim osobom duchownym, siostrom zakonnym. Wy sobie nie wyobrażacie, ja sobie nie wyobrażam, ludzie do mnie piszą, że zaczęłam konsekrację. Bo ksiądz coś tam kiedyś wspomniał, zacząłem konsekrację. Mówię nowennę pompejańską. A czym jest nowenna pompejańska? To są tylko różańce. To są tylko różańce, prawda? Jakie to jest niesamowite, jak kiedyś młody chłopak do mnie napisał, no nie mam czasu odpisywania, no to jest dramat, ale pisze do mnie, mam 20 parę lat, i już mówię drugą nowennę pompejańską. Moje życie było w piekle, w jednym seksie i tak dalej. Dziś stałem się innym człowiekiem.
Dlatego jakaż to jest moc tej modlitwy pompejańskiej. Tych po prostu trzech różańców codziennie, zamawianych z wiarą. Czy Maryja może będzie ślepa na coś takiego? No ale to nie jest takie wszystko łatwe. Jeżeli nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny jest niezbędne dla wszystkich ludzi, aby wypracowali zwyczajny sposób swojej zbawienia, to tym bardziej jest ono konieczne dla tych, którzy są powołani do szczególnej doskonałości. Myślę, że nikt nie może wejść do armii Matki Bożej dzisiaj, tych świętych czasów ostatecznych, bez tego nabożeństwa. Myślę, że to jest niemożliwe, bo po prostu zginiecie. Po prostu szatan was załatwi. I dlatego to jest dzisiaj konieczne. To jest dla każdego, ale szczególnie tych, którzy są powołani do doskonałości. Mu trzeba być bardziej ściśle zjednoczeni z Świętą Dziewiczą. Dlaczego? Maryja była pełna łaski, kiedy została pozdrowiona przez archanioła Gabriela i została obficie wypełniona łaską Ducha Świętego, kiedy na nią stąpił i tak tajemniczo ją osłonił. Ona może wbrew wszelkim przeciwnościom tego, kogo chce zaprowadzić przez wąską bramę do życia, aby temu, komu zapragnie dać królewski tron. Kogo chce wprowadzić na tą drogę? Macie, Jezus mówił, jaka jest wąska droga. Jak się na niej utrzymać? Jak się utrzymać na tej wąskiej drodze dzisiaj? Ludzie dzisiaj padają mentalnie, padają duchowo. Ale to jest ona nas przeprowadzi. Ona nas przeprowadzi przez tę kloakę nieczystości, która wlewa się wszędzie. Słuchajcie, ile ludzi jest uzależnionych od seksu i spraw nieczystych. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, co się dzisiaj już dzieje, jak szatan potwornie opanował. Jak już mówię o tym, to z pewnością oglądali taki film Demony seksu, który jest bardzo popularny. I tu będzie taki film, jest ten film, który został wydany przez Miłujcie się Demony seksu, wydany przez księdza Sławka Kostrzewę. I tam są autentyczne nagrania z egzorcyzmów, które ja robiłem. To mi się oczy otworzyły, czym jest seks taki sobie wolny. Co tam się działo? Wiem, że on jest bardzo popularny. Jak ktoś będzie chciał, to jest po tym. To nie jest mój dochód. Ja nie mam ani złotówki z tego. Ja nie zarabiam na tym. Nic. Ale tylko wam mówię. Ktoś będzie chciał, będzie do nabycia te demony seksu. I można sobie wziąć, można komuś dać. Ale to jest szok. Niektórzy ludzie tego nie mogą oglądać. Ale to jest prawda. Tak wygląda dzisiaj świat. Ta dziewczyna, która tam krzyczy, to jest autentyczna rzecz, którą ja tam byłem. To nie jest tylko seks, pójdę do spowiedzi, wyspowiadam się, jest wszystko okej. To nie takie proste. A skutki moich wyborów? A skutki mojej grzeszności? Masz dzisiaj 60 lat, wszystko jest za tobą, a byłaś oczyszczona z tego, kiedy miałaś 16, 20 lat, 25, co się tam działo i dlatego dzisiaj jeszcze tak ciągle się dzieje. Dlatego warto to zobaczyć. Ktoś chce, można to nabyć, nie wiem ile to jest, ale mówię to i ja jeszcze raz mówię, ja nic na tym nie mam, to nie jest jakiś mój biznes, ja nic nie wożę ze sobą, nic nie sprzedaję. A tylko chcę, żeby to było apostolstwo, żeby zanieść to do ludzi, do młodych ludzi, a nawet do każdego z nas. To jest po prostu szok, to są świadectwa i są autentyczne nagrania, że ktoś nie mówił, że to jest tylko mądra, gadająca głowa. Bo dzisiaj takim gadającym głów jest dużo. A tam jest to, co naprawdę szatan robił i robi w ludziach, którzy oddali się nieczystości. Także taki film polecam, można go gdzieś będzie tu nabyć po spotkaniu. Czy jeszcze mam mówić chwilkę, czy nie? Jest 10:04 jeszcze. Tylko sobie łyknę wody troszkę, bo niestety gardło mi wysiada. Ciekawe to jest, czy nie? Tak. Jeszcze mam 10 minut. Zostałem ostrzeżony. Więc... Albo mnie stąd wykopią, to nie wiadomo. No,
Powiedziałem, że to się stanie, zwłaszcza przy końcu świata. Słuchajcie, to jest tekst. To jest to, co chciałbym, to może dzisiaj tę pierwszą konferencję skończyć. Ale jeżeli ktoś ma, to jest numer 47 w książeczce. 47. Słuchajcie, po co to wszystko? To jest proroctwo świętego Ludwika de Montfort. Słuchajcie, to jest proroctwo 300 lat temu powiedziane. Powiedziałem, że to się stanie zwłaszcza przy końcu świata. Koniec świata należy myśleć, że koniec wszystkiego. Końcu świata, a nawet niebawem, ponieważ Bóg Wszechmogący i Jego Święta Matka będzie miał ukształtować wielkich świętych, którzy przewyższają w świętości większość innych świętych, tak jak cedry Libanu górują nad małymi krzewami. Zostało objawione to pewnej świętej duszy, której żywot został spisany przez markiza jakiegoś tam de René. Te wielkie dusze, uwaga, to jest teraz proroctwo. To nie jest o księżach. To nie jest o księżach. Tylko te wielkie dusze, pełne łaski i gorliwości, zostaną wybrane, aby przeciwstawiać się wrogom Boga, którzy będą zawzięcie napierali ze wszystkich stron. Będą one szczególnie pobożne względem Najświętszej Maryi Panny, oświecone jej światłem, wykarmione jej mlekiem, prowadzone przez jej ducha, wspierane jej ramieniem, ukryte pod jej ochroną. I teraz uwaga, jedną ręką będą walczyć, a drugą ręką będą budować. Jedną ręką będą zwalczać, powalać i zwyciężać heretyków, razem z ich herezjami i schizmatyków, razem z ich schizmami, bałwochwalców z ich bałwochwalstwem, a grzeszników razem z ich niegodziwościami, czyli będą mieć ducha walki i prawdy. Nie będzie politycznej poprawności. Nie wolno dzisiaj już o tym mówić. Będą walczyć. Drugą ręką będą budować świątynię prawego Salomona, mistyczne miasto Boże, czyli Najświętszą Maryję Dziewicę, która jest nazwana przez ojców Kościoła świątynią Salomona i miastem Boga. Swoim słowem, uwaga, i przykładem będą pociągać wszystkich do prawdziwego nabożeństwa ku niej i choć będzie to przysparzać im wielu wrogów, przyniesie to również wiele zwycięstw i przysporzy wiele chwały Bogu. To jest, co Bóg objawił świętemu Wincentemu, wybitnemu apostołowi swoich czasów, jak on tam sam obszernie przedstawia w swoim dziele. Wydaje się, że zostało to zapowiedziane przez Ducha Świętego w Psalmie 59. Tym miastem, wokół którego ludzie będą wędrować przy końcu świata, szukając nawrócenia i zaspokajenia głodu sprawiedliwości, jest Najświętsza Dziewica, która jest nazwana przez Ducha Świętego miastem Boga. I przeskakuję tutaj na chwilkę dalej. I teraz tak. Wreszcie w obecnych czasach Bóg chce, aby Jego Matka Najświętsza stała się bardziej znana, kochana, czczona niż kiedykolwiek w historii świata. Nastanie to z pewnością, jeśli wybrani przez łaskę i światło Ducha Świętego przyjmą wewnętrzną i doskonałą praktykę nabożeństwa. Słuchajcie, to co powiedziałem, przyjmą. Przyjmą wewnętrzną i doskonałą. Nie zewnętrzną, ale wewnętrzną. To, co się dzieje w środku, co jest niewidziane dla ludzkiego oka. Wówczas będą wyraźnie oglądać piękną gwiazdę morza, na ile tylko umożliwi im to sama wiara. Aby kierując się jej wskazaniem zawinąć do bezpiecznego portu, poznają wspaniałości tej królowej i poświęcą się jej całkowicie,
swojej pracy jako poddani niewolnicy z miłości. Będą doświadczyć dzień matczynej dobroci i miłości do swoich dzieci. Będą ją kochali czule i docenią, jak pełna jest ona miłosierdzia i jak bardzo potrzebują jej pomocy. Będą uciekać się do niej we wszystkich swoich potrzebach, jak do swojej matki. Pojmą, że jest ona najbezpieczniejszym, najprostszym, najkrótszym, najdoskonalszym sposobem dojścia do Jezusa i oddadzą się jej bez reszty, z duszą i ciałem, aby całkowicie należeć do Jezusa Chrystusa. Amen. No nie piękne słowa? Uch, aż się zagrzałem. Ach. I teraz, żeby to już dokończyć, słuchajcie, jeszcze mam ile? 5 minut. Ale muszę to dokończyć, bo jestem na fali. Uwaga. Oni będą sługami Pana. Dalej mówi. Którzy podobnie jak płomień ognia. To jest jeden z najważniejszych tekstów. Oni będą sługami Pana. Którzy podobnie jak płomień ognia będą rozpalać wszędzie ogień Bożej miłości. Staną się w potężnych rękach Maryi. Jak strzały w ręku wojownika, którymi będzie ona przebijać swoich wrogów. Będą jak dzieci Lewiego, dokładnie oczyszczone przez ogień wielkich cierpień. Jeszcze chcecie przez to wejść, czy nie? Właśnie, przez ogień wielkich cierpień i ściśle połączone z Bogiem. Będą nosić złoto w miłości w sercu, kadzidło modlitwy w umyśle, i mirę umartwienia w swoim ciele. Będą oni wszędzie biednym i pokornym będą oni nieść wszędzie biednym i pokornym słodki zapach Jezusa, ale przyniosą zapach śmierci wielkim, bogatym, dumnym tego świata. No, tu trzeba czekać już, że będzie ciężko. Będą jak grzmiące chmury lecące w powietrzu, z najmniejszym powiewem Ducha Świętego, nieprzywiązane do niczego, nie dziwiące się niczemu, niczym się nie martwiące, będą wylewały deszcz Słowa Bożego i życia wiecznego, będą grzmieć przeciwko grzechowi, będą huczeć przeciwko światu, będą powalać diabła i jego zwolenników, będą walczyć na śmierć i życie i przebijać na wylot obosiecznym mieczem Słowa Bożego wszystkich tych, przeciwko któremu zostaną wysłane przez Boga Wszechmogącego. Wiecie, co to jest miecz obosieczny? Rani wbijając i rani wyciągając. Czyli tam nie ma zbędnego ruchu. Obosieczny miecz. Będą prawdziwymi aniołami czasów ostatecznych, którym Pan Bóg zastępów da wymowę i siłę, aby czynić cuda i zdobywać wspaniałe łupy na jego wrogach. Będą spać, to jest ważne, będą spać bez złota i srebra, a co najważniejsze, bez troski pośród innych kapłanów, duchownych i kleryków. Się nie będą liczyć plebanie, ile, jakie tam kto ma pokoi i co się tam, to będzie już nieważne. Czy ja będę spał w jednym pokoju, czy będę miał 10 ich. To już nie jest ważne. Będą bez troski. I do każdego z was już bez troski o to, czy jutro umrę, czy nie. Czy będę miał chleb, czy nie będę miał. Jednak będą oni mieli srebrne skrzydła gołębicy, umożliwiające im udać się tam, gdziekolwiek Duch Święty ich wezwie. Ponieważ będą oni wypełnieni szczerym postanowieniem, aby szukać chwały Bożej i zbawienia dusz. Tylko to się będzie liczyć. Nie popularny, nie masowa, nie ten, tylko chwały dusz. Już kończę. Kiedykolwiek będą przepowiadać, nie zostawią za sobą nic oprócz złota miłości. Tam nie będzie konfuzji, tam nie będzie zamieszania, tam gdzie nie będzie złości, będzie złoto miłości, która jest wypełnieniem całego prawa. Wreszcie wiemy, że będą prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, naśladującym Jego ubóstwo, Jego pokorę, Jego pogardę dla świata i Jego miłość. Będą oni nauczać wąskiej drodze do Boga, w szczerej prawdzie według świętej Ewangelii, a nie według zasad świata.
Ich serca się nie zatrwożą, ani też nie będą okazywać łaski każdemu. Nie będą obawiać się żadnego człowieka. Wiecie, co nas dzisiaj zabija? Strach. Ja się obawiam. Co pomyśli mój przełożony? Co pomyśli ten? Co sobie ludzie o mnie pomyślą? A czy się na mnie nie obrażą? Czy mnie może nie będą lubić? Oni się nie będą tym przejmować. Nie będą się obawiać. Dziś paraliżuje świat, Kościół, wszystko. Strach. Naszą wiarę. Strach. Demon strachu jest potężny. Niezależnie jakby był potężny, będą mieli obosieczny miecz Słowa Bożego w ich ustach i zakrwawiony znak krzyża na ramionach. Będą nieść w swojej prawej ręce różaniec i w swojej lewej dłoni, a święte imiona Jezusa i Maryi w swoich sercach. Prostota i poświęcenie Jezusa zostaną odzwierciedlone w całym ich zachowaniu. Tacy to będą ludzie, którzy przyjdą, mówi święty Ludwik. Z woli Boga Maryja przygotuje ich do rozszerzenia swojej władzy nad bezbożnymi, bałwochwalcami i muzułmanami. Słuchajcie, to nie jest proroctwo, widzieć, co się dzieje. Ja nie mam nic przeciwko islamowi i ludziom, ale otwórzmy nasze oczy. Otwórzmy ich, to może jest też bicz od Pana. Z woli Boga Maryja przygotuje ich do rozszerzenia swojej władzy nad bezbożnymi, bałwochwalcami i muzułmanami. Ale kiedy i jak się to stanie? Tylko sam Bóg raczy wiedzieć. Z naszej strony musimy tęsknić i oczekiwać z nią w milczeniu i na modlitwie. I już ostatnie zdanie, zanim będzie przerwa, bo już mnie ukrzyżują. I tutaj tak. Kiedy nadejdzie ów dzień Maryi? Kiedy wiele dusz wybranych przez Maryję i poddanych jej przez Boga Najwyższego ukrywać się będzie zupełnie w głębi jej duszy, stając się żywymi kopiami jej samej, kochając i wielbiąc Jezusa. Ten dzień nadejdzie tylko wtedy, kiedy ludzie nauczą się to nabożeństwo rozumieć i będą je stosować w praktyce. Amen.